Witam serdecznie moi kochani. W kolejnym odcinku Akademia Karniwora QA. Powiem wam szczerze, że bardzo trudno mi jest um, pamiętać, żebym wspomniał Akademię Karniwora, bo cały czas witałem Was w projekcie Sukces, ale to nie znaczy, że projekt sukces zniknął kompletnie. Portal cały czas istnieje, podręczniki cały czas istnieją, szkolenia cały czas istnieją, także śmiało możecie wchodzić projekt-sukces.pl. To jest cały czas Wasz program rozwojowy. Ja cały czas Was będę prowadził w ten sposób i dzisiaj chciałem troszeczkę nawiązać do rozwoju i do samopoczucia. Także powiem Wam, że cały ten odcinek mniej więcej będzie poświęcony depresji, czyli naszemu samopoczuciu i powiem Wam tylko z ogłoszeń parafialnych, że kanał osiągnął od początku, czyli jakieś 4 lata, gdzie miałem bardzo dużą przerwę, muszę wam przyznać, no osiągnął 250 tysięcy wyświetleń. Także bardzo wam dziękuję. Pomalutku idziemy do góry. Myślę, że zmienienie nazwy na Akademię Karniwora i sprecyzowanie naszego kierunku. No naprawdę ten kanał wybiło do góry, także jeszcze bardziej wam jestem wdzięczny. I kochani, no co, lecimy dalej? Dzisiaj puściłem szorca że chciałbym, żeby dieta karniwora doszła do miliona Polaków i chciałbym troszkę to sprostować, bo nie chodzi tutaj tylko o jedzenie samego mięsa, tylko o wdrożenie mięsa do naszego jadłospisu, zwłaszcza do jadłospisu nastolatków, do jadłospisu dzieci, ponieważ, on nieraz już to mówię, że to jest przyszłość naszego gatunku, nasze dzieci, nastolatkowie, no także i powiem Wam szczerze, że oni nie mają wyboru, bo jedzą to, co im damy, Także my musimy to też kontrolować. Także moim celem, celem projektu sukces, projektu sukces widzicie. <laughs> nie projektu sukces. No w sumie też ale Akademii Karnivora jest właśnie wdrożenie czerwonego mięsa. Żeby czerwone mięso było podstawą naszego odżywiania jako gatunku. I to na tyle, kochani. Nikt nie musi jeść samego mięsa. Najważniejsze, żeby je wdrożyć i lepiej funkcjonować. Kochani. Chciałbym zacząć. Od wyjaśnienia, co to jest depresja, jak ja ją odbieram. Oczywiście są jakieś kliniczne nazwy, kliniczne opisy, ale ja Wam chcę przedstawić to w bardzo prosty sposób, tak jak wszystko Wam przedstawiam. I tak jak ja to rozumiem. Kochani, depresja to jest nazwa naszego stanu umysłu. To jest stan umysłu, w jakim my odbieramy daną sytuację w danym momencie. I teraz to złe samopoczucie praktycznie doskwiera nam codziennie. Codziennie mamy jakieś złe chwile, codziennie mamy jakieś złe myśli, tak samo jak mamy dobre. I teraz depresją możemy nazwać taki ciągły stan złego samopoczucia. Czyli nie tylko, że my fizycznie się źle czujemy, bo to też nam doskwiera, ale psychicznie. Czyli wszystko, co się dzieje w naszym życiu. W danej chwili, oczywiście, odbieramy nie tyle za negatywne, co nie potrafimy znaleźć powodu do uśmiechnięcia się. Czyli przykładowo mamy rodzinę, mamy dzieci, mamy żonę, mamy pracę, mamy jakieś tam no, problemy jak każdy, ale nie potrafimy znaleźć szczęścia kompletnie w niczym. I to są takie stany, w których no, obojętnie za co się chwycimy, to my to odbierzemy, no, nazwijmy to w negatywny sposób, tak? Czyli w sposób, w który dana sytuacja nam nie daje szczęścia, nie daje nam uśmiechu. Co musimy zrozumieć, że dla większości z nas, nie mówię tutaj o chorobach, o ciężkich chorobach psychicznych, no, z których no, praktycznie nie ma wyjścia, tak? Mówię tutaj o normalnych ludziach, o nas, gdzie no, każdy ma stresujące życie, każdy z nas ma jakieś problemy, ale każdy z nas ma też powody do szczęścia i radości. Także jest kilka czynników, jakie wpływają na stan naszego umysłu, i, i musimy podjąć walkę z tymi wszystkimi czynnikami, żeby Znaleźć chociaż ten jeden powód do uśmiechu, ten jeden powód, dla którego no, zaczniemy myśleć pozytywnie i doceniać to, co mamy, doceniać to, co jest wokół nas. Powiem Wam szczerze, że Polska jest postrzegany, my Polacy też, jako kraj ludzi narzekających. I tak jest. Ja sam wiem, sam to odczuwam. Gdzie się nie ruszę, to ludzie na coś narzekają. No i tak, no i mamy powody narzekania. Mamy rząd taki nie inny, ludzie mało zarabiają, nasza służba zdrowia jest taka nie inna. Ale kochani, zaufajcie mi, są inne kraje, które mają o wiele, wiele gorzej od nas. Także jak przestaniemy narzekać na ten kraj i zajmiemy się sobą, bo żeby odwrócić cokolwiek w naszym życiu, no musimy zająć się sobą, tak? Musimy pomyśleć sobie. Nie możemy winiać inne osoby, winić inne osoby, za nasze samopoczucie. Bo musicie się nauczyć kilku rzeczy. Jedną z nich jest to, że wszyscy szukamy szczęścia na zewnątrz, a tak naprawdę znajdziemy je w środku. I musimy zacząć od siebie: od budowania nowych, zdrowych nawyków, od nie mówię już od razu o afirmacji, ale od próbowania znajdywania rzeczy, które już mamy. Czyli zrobić sobie listę rzeczy, które już mamy, które osiągnęliśmy przykładowo i za które możemy być wdzięczni. Bo jeżeli wstajemy, oddychamy, mamy co jeść, mamy dach nad głową, mamy jakąś tam rodzinę i pracę, no to my już jesteśmy, jakąś tam rodzinę. No, mamy rodzinę, chciałem powiedzieć. No, praktycznie my już jesteśmy zwycięzcami. I jeżeli takie podejście będziemy mieli do życia, to naprawdę dużo nam nie będzie potrzeba, żeby znaleźć ten uśmiech w ciągu tego dnia. I ja rozumiem te stany depresyjne, bo sam miałem, nieraz mam negatywne myśli, nieraz wszystko sprawia, że no nie widzę tego światła. Że jest naprawdę ciemno. I takie stany przychodzą każdemu, kochani, i to jest życie. Musicie też się z tym pogodzić: że smutek, nuda, złe samopoczucie jest częścią życia i my też te momenty musimy pokochać. Także złe samopoczucie, złe chwile, kłótnie, obrażanie się wszystkie te rzeczy są częścią życia, i czasami brak pieniędzy, czasami nawet brak jedzenia. No problemy, które też przechodziłem problemy są częścią naszego życia i musimy to zaakceptować i musimy starać się nie dołować wszystkim, co się dzieje wokół nas i przykładowo jak włączymy telewizję której nie oglądam bo są same złe wiadomości bo programy telewizyjne o tym wiedzą i najlepiej kontrolować smutnych i złych, i podzielonych ludzi, i chorych, zamartwiających się ludzi. Dlatego programy telewizyjne, media społecznościowe o tym wiedzą. Tak? Dlatego o wiele lepiej jest nam przyjąć negatywną wiadomość niż pozytywną. Pozytywne wiadomości aż tak bardzo nas nie interesują. Nie mówię, że jesteśmy złymi ludźmi, no ale po prostu tak jest. I tak samo w naszym mózgu jest, że o wiele trudniej jest. Wyobrazić sobie pozytywną sytuację, a o wiele łatwiej negatywną. Także, jeszcze coś Wam powiem, że nasz mózg nie może myśleć o dwóch rzeczach na raz. Także, jeżeli myślimy o pozytywnej sytuacji, nie możemy myśleć o negatywnej. Jeżeli myślimy o negatywnej sytuacji, nie możemy myśleć o pozytywnej. I tak samo powiem Wam tylko, że dużo mam zajęć od poniedziałku do piątku. A sobota i niedziela staram się relaksować. I czasami się budzę w sobotę, i przechodzą mnie takie myśli, że nie mam co ze sobą zrobić, zwłaszcza jak jest kiepska pogoda, a ostatnio jest tragiczne, muszę przyznać. No i tak myślę, dobrze, co ja mam ze sobą zrobić? Pytanie: nuda jest najgorsza. I to jest praktycznie taki brak celu, też. Czyli jeżeli nie mamy celów krótko i długoterminowych no to będziemy dryftować jak taki statek bez kierunku, w którym ma płynąć na oceanie, tak? No i coś jest w takim, takim stanie. On będzie dryftował i czekał na jakiś wiatr no i pewnie w końcu zatonie, tak? Bo ile można dryftować? I my w taki sposób funkcjonujemy. Bez celu krótkoterminowego i bez celu długoterminowego. Nie mamy do czego dążyć. I takie układanie celów i zajęcie Powiem Wam, że wyciągało mnie no, naprawdę z ciężkich chwil. I to nie jednej. I przykładowo takim celem nie muszą być jakieś wygórowane cele. Takim celem może być przykładowo zbudowanie masy mięśniowej, zadbanie o zdrowie, wdrożenie czerwonego mięsa w nasz jadłospis, poprawienie naszego związku, poprawienie stosunku z naszą partnerką, partnerem poprawienie stosunku z naszymi przyjaciółmi, poprawienie stosunku z naszymi dziećmi. Można się zapytać, jak mogę stać się leczym, lepszym człowiekiem, jak mogę być bardziej wdzięcznym, jak mogę być lepszym ojcem, bratem, mężem. Mówię tu o facetach akurat, no, ale do kobiet to się też dotyczy. I wracając do tej soboty, tego weekendu, jak, jak jest kiepska pogoda, no to nie ma gdzie wyjść, tak? I człowiek siedzi w tym domu. I teraz, gdybym ja nie miał celu, gdybym ja nie miał projektu sukces, gdybym ja nie miał Akademii karnivora. Gdybym ja nie miał takich zajęć, gdybym ja nie miał psa, przykładowo, dobrze? No to co ja bym robił? Nikomu się z domu nie chce wyjść, no bo pogoda jest przygnębiająca i stan psychiczny jest przygnębiający już na dzień dobry. Także wstajemy, już źle się czujemy, bo nie ma słońca, bo nie ma co robić. No i powiem Wam, że ja bym też miał bardzo kiepskie chwile. Gdybym nie miał takiego celu, gdybym nie wiedział, że muszę nagrywać dla Was te wideo, gdybym nie musiał, że te podcasty, gdybym nie wiedział, że mam zaplanować sobie kolejny tydzień, bo muszę dla Was być, bo mnóstwo ludzi potrzebuje pomocy, no to, kochani, nawet pomimo tego, że ja trenuję, pomimo tego, że dobrze śpię, pomimo tego, że jem to mięso, pomimo tego, że moje życie jest naprawdę cudowne, no to jakbym nie miał co robić, to nuda by sprawiła, żebym nie miał po co wstawać danego dnia. Także dlatego czytam książki, dlatego oglądam inne podcasty, dlatego jakoś tam próbuję się rozwijać. Ja próbuję być lepszym człowiekiem, próbuję zdobyć więcej wiedzy dla Was, żebym mógł ją przekazać. Cały czas myślę o tym, jak mogę ulepszyć ten kanał, jak mogę ulepszyć projekt Sukces, który teraz jest Akademia Karnivora i nie wiem, czy tego projektu Sukcesu nie zostawię. Po prostu dołączymy Akademię Karniwora, ale to zobaczymy. Także ja wstaję dla Was praktycznie, kochani, no i dla siebie też, bo też chcę pokazywać, chcę przekazywać więcej informacji mojej rodzinie, moim znajomym. Chcę, żebyście wszyscy byli zdrowsi i szczęśliwsi. Także to jest mój cel, kochani, i ten cel jest piękny, tak? Także mam krótkoterminowe cele i mam długoterminowe cele. Krótkoterminowe cele przykładowo są takie, żeby pamiętać, żeby iść do rzeźnika. I zamówić mięso, i kupić mięso, czy patrzeć na promocję jakiejś w supermarkecie, tak? To jest mój cel, to są moje zadania na dany dzień. I takie zadania musicie sobie wypisywać, bo jak nie, to zwariujecie, zaufajcie mi, tak? Życie bez celu jest bezpłciowe. Musicie mieć jakiś cel i zadbanie o zdrowie może być jakimś celem, tak? Poprawienie delikatnie finansów może być jakimś celem, poprawienie yy, no, samopoczucia, tak? To też może być jakiś cel. To jest Wasz cel, Wy musicie go wymyślić. I ja przy współpracy z ludźmi, oprócz tego, że wdrażam to czerwone mięso, oprócz tego, że wdrażam te, tą siłownię, czy aktywność fizyczną, no to też wdrażam zdrowe nawyki, które poprawiają pracę umysłu. Dlatego ten program rozwojowy, projekt sukces, składa się z trzech tomów. Praca naszego umysłu, zdrowe odżywianie, którym oczywiście zdrożenie czerwonego mięsa, i aktywność fizyczną, i najbardziej uwielbiam siłownie, czyli ćwiczenia oporowe i wydolnościowe, czyli sprinty, ćwiczenia interwałowe, tak? No i kochani, w tych książkach jest mnóstwo narzędzi, o których no, już mówiłem na tym kanale, teraz jeszcze wspomnę takich jak afirmacje, które też są na kanale, medytacje, wdzięczność, no ale myślę, że numerem jeden jest ten cel, bo musicie... I jeszcze jedną rzecz zapamiętać, że postęp plus dyscyplina równa się szczęście. Nie ma nic gorszego jak stagnacja. Także musimy iść do przodu, musimy coś robić. Ja codziennie staram się wrzucić jakiś filmik na ten kanał i powiem Wam, że ja tego nie robię. No to już jakoś tam niemal nie mam gorsze samo poczucie, ale. Muszę też uważać na to, żeby no, nie zwariować, jak ja jakiegoś tam filmiku wam nie wrzucę, bo nie będzie mi się chciało, tak. I drugie, muszę też uważać, żeby nie zwariować. Że jak zjem coś innego, co się na szczęście ostatnio nie zdarza, oprócz mięsa. No, żeby też nie spanikować, nie zwariować, że zjadłem coś oprócz mięsa. Tak. Także na no, takie rzeczy też musimy uważać, żeby nie zwariować dążąc do tego naszego celu. Bo powiem wam tak. My jesteśmy tutaj. Nasz cel jest, załóżmy tutaj, tak? I linia nie jest taka prosta, tylko jest taka: czasami spadniemy jeszcze niżej i później idziemy do góry, tak? I to może trwać lata, dlatego trzeba mieć krótkoterminowe cele i długoterminowe cele i zadania na dany dzień, żeby je odhaczać, żeby mieć po co wstawać. Jak wspomniałem, bez tych zadań, no tr trudniej się funkcjonuje, tak? I Numer jednym zadaniem to jest pilnować, żeby czerwone mięso było, kochani, w lodówce, tak? Albo w zamrażalniku. I musimy o tym pilnować, bo powiem Wam tak. Dobrze, założymy ten cel, ale będzie nam bardzo trudno skoncentrować się na tym celu, jeżeli nie będziemy naszemu mózgowi, naszemu ciału dostarczać odpowiednich składników żywieniowych, którymi, powtarzam po raz kolejny, jest mięso, czerwone mięso, zwierząt przeżuwaczy, i tłuszcz zwierzęcy, który przychodzi z tym mięsem. To jest takie proste. Praktycznie nic innego nie potrzebujemy. Można dorzucić jajka, można dorzucić masło, można dorzucić nabiał, ryby, co kto woli. Bardzo ważne, żeby to były produkty odzwierzęce. I to jest podstawa naszego żywienia, i myślę, że 70-80% do 80 to jest minimum, jakie. Jaka ilość powinna się znajdować na naszym talerzu, jeżeli chodzi o czerwone mięso i tłuszcz zwierzęcy? Także moi kochani, pytanie będzie: jakie czynniki jeszcze wpływają na nasze samopoczucie, czyli na ten nasz stan depresyjny? Na pewno to, co robimy w ciągu dnia. Także musimy patrzeć na to, jakimi ludźmi się otaczamy. Jeżeli w pracy mamy ludzi. Którzy ściągają nas na dno, takie wampiry energetyczne, no to trudno nic z tym nie zrobimy, tak? Ale musimy się nauczyć, żeby nie wnosić, żeby nie wynosić praktycznie tego samopoczucia i stanu psychicznego tych ludzi poza pracę. Jeżeli mamy możliwość, możemy zmienić pracę. Jeżeli mamy możliwość, możemy iść w tym kierunku, w którym chcemy iść. Jeżeli mamy możliwość, no to spróbujmy porozmawiać z tymi ludźmi. Może nasz uśmiech, nasze dobre samopoczucie, nasze dobre odżywianie sprawi, że ci ludzie będą mieli po co żyć, tak? I nie będą takimi wampirami energetycznymi, jak nam się wydawało do tej pory. Także może spróbujmy popracować troszeczkę z tymi ludźmi i naprawdę nie będzie tak źle. Czasami się zdarza, no a czasami mamy takich wampirów energetycznych, z którymi po prostu nie rozmawiajmy. Także nasze otoczenie jest bardzo ważne, bo jeżeli będziemy mieli ludzi, no, którzy nie mają tego celu, nie chcą nic osiągnąć i tak tylko dryftują z dnia na dzień, no to jest prawdopodobieństwo, że my też tego nie zrobimy, że my też będziemy jakoś tam się źle czuli, no i my też będziemy przygnębieni. Także musimy uważać, jest takie przysłowie, z kim się przystajesz, takim się stajesz. I to jest bardzo słuszne, także na to musimy uważać. Kolejną rzecz, na którą musimy uważać, to informacje, które dostarczamy do swojego, do swojego mózgu, do swojego umysłu. Czyli patrzymy na to, na co patrzymy w mediach społecznościowych. Tak? Najlepiej ich nie używać, bo nie, oprócz tego kanału praktycznie nie narzrzucę, no, ale jest bardzo dużo negatywnych wiadomości, kochani. Tak, Co chwilę jest wiadomość, że będzie kolejna wojna, że Putin nas zaatakuje i tak dalej. Kochani, ja oczycie wojnie światowej już słyszę od 20-30 lat. Tak, Także. To nie jest nowe straszenie ludzi, nie jest nowe. Ja po prostu tego nie słucham, tak? I muszę wam przyznać, że dużo ludzi z którymi współpracuję, No, już nie słuchanie wiadomości, nie włączanie tego kanału, nie włączanie TVN-u, nie włączanie Pulsatu, nie włączanie w ogóle telewizji no, momentalnie już pomaga w lepszym samopoczuciu, tak, bo jak współpracowałem z pewnymi osobami, to czasami pół godziny podczas konsultacji zajęło mi wyprowadzenie ich z tego stanu złości i z tego stanu negatywności i narzekania na rząd i na nasz kraj, żeby później pozytywnie troszeczkę mogli zacząć myśleć i naprawdę, no nie jest tak źle, jak możemy sobie to wyobrazić, Także pół godziny, tak? I to jest kilka miesięcy pracy z osobą, żeby ona nie włączała tego telewizora i nie no, pogłębiała tego złego stanu psychicznego tymi złymi, negatywnymi wiadomościami. Zobaczcie, kochani, jak, jak ja to robię w sposób, mówiąc o depresji, cały czas się uśmiecham. Dlatego ja Was już tą rozmową chcę wprawić w pozytywny nastrój, tak? Nawet mówiąc o tych złym samopoczuciu, nawet mówiąc o tych złych stanach, dobrze, zawsze pamiętajcie, że możemy w życiu wyciągnąć coś dobrego. Także głowa do góry. Kolejnym czynnikiem może być brak aktywności. Tak? Także stagnacja, jak powiedziałem, nie tylko umysłowa, ale stagnacja naszego ciała, no kompletnie nas przygnębia, Bo nasze hormony są rozregulowane. Nasze neuroprzewodniki są rozregulowane, nasz mózg potrzebuje tlenu, żeby dobrze pracować. Nasz mózg potrzebuje światła dziennego, nasze oczy potrzebują światła dziennego, nasze serce potrzebuje tlenu, nasze płuca, cały organizm potrzebuje tlenu. I pamiętajcie, że jednym z najgorszych wrogów chorób jest właśnie tlen. Także my musimy go dostarczać. Świeże powietrze, aktywność fizyczna to jest podstawa, tak? Do tego nasze ciało no, zaczyna chorować, jak się nie rusza, także o tym też musicie pomyśleć. Jeżeli nie będziemy umysłowo szli do przodu fizycznie też będzie, będzie bardzo duży problem, jeżeli nie będziemy się ruszać kochani, tak? Także pamiętajcie o tym. Kolejną rzeczą, no jak wspomniałem, no już jest dopamina, tak, czyli zbyt długiej, zbyt dużej, zbyt częste impulsy dopaminy do naszego mózgu. Dopamina to jest taki hormon szczęścia i my niestety go nadużywamy, tak? I Przykładowo, cukrem, przykładowo, no jak ktoś ogląda filmy pornograficzne, przykładowo, media społecznościowe, telefon, samoużywanie telefonu, samo używanie patrzenia na ekran telefonu mm, i ruszanie tym palcem i przeskakiwanie z filmu na film, ze zdjęcia na zdjęcie, no to już nas strasznie wpływa na naszą dopaminę i to są takie impulsy praktycznie. No, nie do ogarnięcia przez nas mózg, przez nasz mózg. Także bardzo na to uważajmy, ograniczajmy czas przed telefonem, no chyba, że oglądacie albo słuchacie ten podcast. <grym> Także uważamy też na to, kochani, tak. Kolejną rzeczą jest no, złe odżywianie. Także zaśmiecamy nasz umysł, kolejną dopaminą jest cukier, tak. Także pamiętajmy, żeby nie jeść emocjonalnie. Wiem, że bardzo prosto jest. Jest słodycze i dobrze się czuć w danym momencie, ale to strasznie, destruktywnie działa na nasze umysł i nasze ciało. Musimy o tym pamiętać. Cukier jest narkotykiem i w nim nie ma nic dobrego. nie wszystkie węglowodany, nadużywane są destruktywne dla naszego ciała i dla naszego umysłu. Także podstawą ludzkiego odżywiania, naszego odżywiania powinno być mięso, które dostarcza wszystkich składników odżywczych dla naszego umysłu, dla naszego mózgu, dla naszego ciała. No oczywiście tłuszcz zwierzęcy, tak? Potrzebnych do rozwoju i potrzebnych do dobrego samopoczucia. Także witaminy, składniki odżywcze, minerały, woda, białko, aminokwasy są bardzo potrzebne do prawidłowego rozwoju i do wyleczenia praktycznie już, bo to już nie chodzi o rozwój, kochani, do wyleczenia naszego umysłu, do wyleczenia naszego mózgu. Także pomimo tych wszystkich czynników, które wymieniłem wcześniej, jeżeli nie zadbamy o to, co mamy na talerzu, no to kochani, będziemy się źle czuli, tak? Ja mam osoby, które naprawdę dobrze ze mną współpracują, naprawdę dużo rzeczy robią, które im wdrażam, no ale to jedzenie jest na samym końcu, praktycznie, tak? Albo jest im bardzo trudno, albo do końca w to nie wierzą, albo po prostu emocjonalnie nie mogą sobie pomóc tym, żeby nie jeść tych słodyczy czy makaronów czy coś innego, tak? Albo jest po prostu w towarzystwie takim w którym wszyscy to jedzą, mi jest bardzo ciężko. Ja rozumiem, bo mi też jest bardzo ciężko, kochani. Ja też mam imprezy, też mam spotkania i jest mi bardzo bardzo ciężko. Także uważajmy na to. I teraz jeszcze raz powtarzam, że nie musimy stuprocentowo mięsa tylko jeść, chyba że mamy jakieś choroby, tak, i chcemy się wyleczyć. Także wchodzimy na dietę eliminacyjną. Wyleczymy nasze ciało kompletnie, praktycznie z większości chorób i wtedy możemy delikatnie sobie wdrożyć jakieś tam składniki roślinne i patrzeć na to jak nasze ciało reaguje. Także moi kochani, podsumuję. Depresja to jest stan naszego umysłu, w jakim postrzegamy nasze życie i wszystko to co się wokół nas dzieje. Powiem wam tak, że nie musimy być w depresji, nie musimy mieć takiego stanu umysłu. Nie musimy chorować, tak? W większości przypadkach to zależy od nas. Nie mówię tam o jakichś traumach życiowych, o, mm, o naprawdę kiepskich przypadkach, mm, no bo to już wymaga cięższej pracy pewnie z psychologiem, pewnie za pomocą jakichś tabletek. Ale kochani, mówię o nas, o normalnych ludziach, którzy się zatruwają codziennie mm, niepotrzebnymi toksynami w postaci negatywnej wiadomości, negatywnych ludzi, no, złego odżywiania, braku aktywności fizycznej. I powiem wam, że to jest no, do ogarnięcia, tak? Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Spróbujmy jakoś tam wdrożyć te wszystkie zdrowe nawyki i spróbować poczuć się lepiej. Głównym takim, główną rzeczą, którą chciałem Wam powiedzieć, to jest to, żeby uwierzyć, że najdajdą lepsze chwile. Bo zawsze nadchodzą. Tak jak jest burza, tak jest deszcz, tak jest później słońce, to słońce zawsze wychodzi. Także musimy o tym pamiętać, tak? Zawsze po zimie przychodzi wiosna, po wiośnie przychodzi lato i tak w kółko. Także jak przychodzą nam ciężkie chwile, a zawsze przyjdą, kochani, to nie jest to, że, jak wdrożycie wszystkie zasady żywieniowe, i wszystkie zasady pracy umysłu i zdrowego funkcjonowania w życiu, to nie będziecie mieli gorszych chwil. Będziecie mieli, tylko te gorsze chwile będą łatwiejsze do opanowania, kochani. Tak? Także pomyślcie sobie, że Załóżmy, dobre chwile są takie malutkie, a te złe chwile są takie. My jesteśmy tacy mali, a te koszmary nasze, ta depresja jest taka duża. Jeżeli wdrożycie te zdrowe nawyki, po malutku to się wszystko zamienia, tak? My się robimy coraz więksi. My się robimy coraz weselsi, coraz bardziej szczęśliwi, coraz bardziej zmotywowani. I dążymy do przodu, tak? I te. I te, I te gorsze chwile tam będą, kochani. Ta depresja czasami tam będzie, tak. Ja czasami mam takie chwile, których nikomu nie życzę, ale co robię, to cały czas robię to, co robię do tej pory, tak. Także ja mam zawsze rozpisany plan dnia, zawsze rozpisany mam plan zajęć, zawsze rozpisany mam cel, do którego dążę. Także nawet w tych złych chwilach, kochani, no powiem Wam, że ja robię to, co powinienem robić, tak. Bo jeżeli nie, stanę w miejscu, i no, dotknie mnie stagnacja, dotkną mnie te złe chwile, i dotknie mnie depresja. Dobrze? Także pamiętajcie o tym, kochani: będziecie mieli pytanka. Bardzo zapraszam do komentowania. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za rozwój tego kanału. Pamiętajcie, że wszystkie te, całą tą wiedzę opisałem w podręcznikach, które są dostępne na sukces.pl. Cały czas jeszcze mam kilka miejsc na konsultacje, na prowadzenie miesięczne, na szkolenia jako doradcę, kochani. I jako przedstawiciela no, Akademii Karniwora, jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli macie jakieś problemy, albo jeżeli chcecie opisać swoją historię transformacji dzięki diecie Karniwora, albo dzięki wdrożeniu jakichś zdrowych nawyków, albo wdrożeniu właśnie zasad żywieniowych, bardzo was proszę, kochani, zapraszam do podcastu, żeby się podzielić z innymi, tymi waszymi osiągnięciami. Powiem wam szczerze, że takie. Hmm, wypowiedzi i osiągnięcia nas, normalnych ludzi są nawet lepsze niż wypowiedzi jakichś tam profesjonalistów, doktorów czy lekarzy także powiem Wam, że bardzo chętnie Was zaproszę do podcastu, napiszcie swoją historię, zgłoście się do mnie, zadzwońcie do mnie, no i kochani dążymy do tego, żeby coraz więcej nas było zdrowszych, coraz więcej nas było weselszych i żebyśmy się cieszyli życiem no i żeby potrzebne było coraz mniej szpitali i praktycznie zero aptek Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.